Miejsce, w którym się znajdujemy, to Kaszubskie Oko, kompleks turystyczno-rekreacyjny w Strzebielinku z wieżą widokową imienia Jana Pawła II. Zbudowana w 2006 roku na północ od górnego zbiornika wodnego Trzymanowo koło elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec. Wysokość wieży z kopcem to 44 metry. Wysokość platformy widokowej to 36 metrów, wysokość wzgórza 113 metrów nad poziomem morza i wysokość platformy widokowej około 150 metrów nad poziomem morza. Liczba schodów 212, natomiast można też wjechać na górę tylko windą. Ceny biletów 11 zł za schódki i chyba 15 zł za windę. No ja idę schodami, nie dlatego, że chcę zaoszczędzić 4 zł, ale uważam, że jest to o wiele ciekawsza forma wspinaczkowa. Jak zawsze na kanale, schodów u nas nigdy zbyt wiele. Zapraszam, zobaczymy, co słychać u góry. Oczywiście dzieje się to, co zawsze, czyli budowla się trzęsie, wiatr wieje i nogi mam już z waty. A jestem raptem w 1/3 wysokości, więc powiem szczerze. Nie wiem, czy wejdę. No tego się nie spodziewałem. Chyba przez ten wiatr. Dobra, idziemy. Powiem szczerze, to już? Nie, jeszcze jedno piętro. Dobra, jesteśmy na miejscu. Po dwóch atakach paniki udało mi się dotrzeć na górę. Powiem szczerze, że nie tego się spodziewałem po drodze. Za mną widać górną część elektrowni wodnej w Żarnowcu, zbiornik Trzymanowo. Jest to sztuczny zbiornik o wielkości powierzchni 203 hektarów. I teraz ten zbiornik został zbudowany, ogólnie elektrownia została zbudowana z zamysłem takim, aby chłodzić reaktory atomowe elektrowni atomowej w Żarnowcu. Jak wiadomo, elektrownia atomowa w Żarnowcu nigdy nie powstała, gdyż budowa została przerwana w 1990 roku. No ale jest to największa elektrownia wodna z kolei w Polsce. Wieje strasznie, więc schodzimy na dół. Bilet na windę jest droższy, schodami idzie się fajniej, jest taniej. Jeżeli chcecie
przyjanuszować, możecie kupić bilet na schody i wjechać windą, gdyż nikt niczego tutaj nie sprawdza. Pani w kasie sprzedaje bilety, po czym wchodzicie do holu i macie do wyboru winda. Schody, byłem przekonany, że ktoś tutaj na górze kasuje może jakieś paragony czy coś takiego. Nic takiego się nie wydarzyło, więc jeżeli chcecie zaoszczędzić kasę, to polecam kupno tylko biletu na schody. Oczywiście, jeżeli chcecie pojechać windą, bo ja uważam osobiście, że zdecydowanie fajniej jest wchodzić i schodzić schodami i tak też teraz uczynimy. Tutaj jest cały kompleks, jest pole do minigolfu, są dinozaury, jest plac zabaw, sklepik z pamiątkami, możecie kupić sobie magnes na lodówkę. Także jest to jakaś tam atrakcja turystyczna w niedaleko miejscowości Karwia na Kaszubach na drodze do Wejherowa. Żegnam się z Wami z miejsca zwanego Kaszubskim Okiem.